Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów: miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Cieszę się bardzo, drodzy bracia i siostry, że kolejny rok mogę razem z wami w archikatedrze Matce Wszystkich Kościołów naszej archidiecezji uczestniczyć we mszy świętej drugi dzień Bożego Narodzenia. I aby wraz z wami kolejny raz spojrzeć na świętego Szczepana, pierwszego męczennika, do którego odnoszą się te słowa, które przed chwilą słyszeliśmy w Ewangelii. To, co Jezus zapowiedział, iż kiedyś w przyszłości będzie udziałem Jego uczniów, Jego naśladowców, to spełniło się między innymi na Szczepanie. Człowiek wielkiej wiary, prawego sumienia. Tego wszystkiego nauczył się w szkole Jezusa Chrystusa. I stał się Jego naśladowcą w wielu szczegółach swojego życia. Chociażby w momencie, kiedy kamienowany, czując zbliżającą się śmierć, wypowiada podobne słowa, które Jezus wypowiedział na krzyżu, umierając: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Natomiast święty Szczepan, jak słyszeliśmy z pierwszego czytania, powiedział takie słowa skierowane do Boga: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Ojciec święty Jan Paweł II podczas pewnej pielgrzymki do naszej ojczyzny, a to było w roku 1999, w Skoczowie dokładniej, powiedział między innymi następujące słowa, że męczennicy mają nam wiele do powiedzenia, jednak przede wszystkim oni pytają nas o stan naszych sumień. Pytają o naszą wierność własnemu sumieniu. I dodał Ojciec Święty, przywołując nauczanie Soboru Watykańskiego II, że sumienie jest najmniejszym, najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka.
W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem. Czyń to, a tamtego unikaj. Sumienie. Co ludzie mówią, wiedzą o sumieniu? Szukałem odpowiedzi na to pytanie w internecie i między innymi znalazłem takie wypowiedzi. Jedna z nich to nieżyjącego już Marka Kotańskiego, który chyba pierwszy w Polsce tak bardzo przejął się losem ludzi dotkniętych narkomanią. Człowiek jest omylny i błądzący, jednak musi dokonywać wyborów, decydować w imię dobra ludzi, często za nich, gdyż w przeciwnym wypadku może nie zdołać w porę pomóc im w powrocie z ich śmiertelnej drogi. Sumienie jest jedynym zwierciadłem, w którym odbijają się nasze błędy. Trzeba umieć natychmiast je korygować. Jeden z wielkich poetów naszych czasów, Zbigniew Herbert, zapisał: naród, który traci pamięć, traci sumienie. I może jeszcze jedna wypowiedź błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, człowieka wielkiej wiary, prawego sumienia i męczennika. Być wolnym to żyć zgodnie ze swym sumieniem. Został prześladowany, był prześladowany. Został umęczony przez ludzi bez wiary i bez sumienia, którzy nawet na sali sądowej, kiedy toczył się ich proces, nie okazywali żadnej skruchy, żadnego żalu. Człowiek sumienia. Czy łatwo żyć w naszych czasach w Polsce, będąc wiernym swojemu sumieniu ukształtowanemu w szkole Jezusa Chrystusa? Nie jest łatwo, bo bardzo często ci, którzy są pośród nas, być wierni własnemu sumieniu, nieraz słyszą takie rady, przekraczając jako parlamentarzyści próg Sejmu: sumienie zostaw w szatni. Jérôme Lejeune, wielki naukowiec francuski, zasłynął z tego między innymi, że chyba pierwszy na świecie zaczął badać przyczyny powstawania u dzieci zespołu Downa. Swoje badania opublikował w naukowych czasopismach. Wielu naukowców na całym świecie się jego odkryciami, ustaleniami zainteresowało. Ale po pewnym momencie Jérôme Lejeune spostrzegł się, że niektórzy naukowcy jego odkrycia, ustalenia wykorzystują do eliminowania dzieci, zanim się narodzą, bo stwierdzono u nich jeszcze pod sercem mamy jakieś zmiany genetyczne. Postanowił w
w tej sprawie publicznie zabrać głos, odbierając nagrodę naukową Stanów Zjednoczonych, wyraźnie powiedział, że on jest przeciwny temu, by do takich celów były wykorzystywane jego naukowe zdobycze. Wracając ze Stanów Zjednoczonych, przesłał swojej żonie krótką informację. Dzisiaj straciłem Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny, bo kandydatem do tej nagrody był. Miał rację. Przemówienie sprawiło, że znalazł się na pustyni. Przestano zapraszać go na konferencje naukowe. Wstrzymano finansowanie jego badań. Zmuszono go do rozwiązania zespołu badawczego i likwidacji laboratorium. Opuścili go przyjaciele. Potępiała prasa. Otrzymywał listy z pogróżkami. Zdarzało się wręcz, że ktoś próbował atakować go fizycznie. Stracił Nagrodę Nobla, ale ochronił swoje sumienie. Znalazł nowych przyjaciół, którzy mu pomogli w tym trudnym okresie życia. Między innymi Jan Paweł II, który go mianował przewodniczącym Papieskiej Akademii Życia. To właśnie Jérôme Lejeune był u Ojca Świętego na obiedzie tego pamiętnego dnia, kiedy po południu 13 maja miał miejsce zamach na Ojca Świętego Jana Pawła II. Bądźmy mocni w wierze. Bądźmy ludzi prawego sumienia. Zanim powiem amen, to jeszcze jedno zdanie. Bardzo wam dziękuję, że tak licznie jesteście dzisiaj obecni na mszy świętej. Amen.